Lecimy oczywiście z kolejnym pojedynkiem w ramach turnieju Stormgate Nexus 1. Może będą też kolejne edycje, kto wie. W dolnym lewym rogu na niebiesko Grzegorz Manakowicz, zawodnik teamu Liquid. I w górnym prawym rogu oczywiście na czerwono zagra Lucifron. Lucifron wygląda tak jak przed laty praktycznie grając StarCrafta 2, bo on też był progamerem oczywiście wywodzącym się ze StarCrafta. Trochę próbował różne tytuły, w Zero Space'a. Też trochę pograł, pamiętam jak grał finał na Nercia. No i w Stormgate'cie też na pewno klika razem ze swoim bratem Vortixem. No i co ciekawe, Mana pokonał jego brata Vortixa 3-2 w ćwierćfinale. Mana też wcześniej wygrał z Niną. No i zobaczymy jak zagra na najlepszego Vanguarda w tym turnieju, no bo Lucifron zaszedł najdalej ze wszystkich Vanguardów. Mana wiadomo gra Celestialami, więc to będą te nietypowe budynki strzelające i różne dzikie rzeczy. Ona przyjmuje wieżyczkę leczącą, niszczy te potworki, żeby mieć trochę surowców. Lucifron chce dokończyć. Ach, jak przekręcił głową Lucifron, bo chciał dobić tego slajma. No, tym lepiej dla Many, bo to on dokończył, to on dostał surowce. Pięknie. Creation Chamber, jak widzimy. Argent się robi, wszystko się robi. Mana na razie taki ma bardziej poker face. Powolutku sobie klika, robi swoje. Ciekawe, że ten Argent został przytrzymany przez scouty, przez te pieski mechaniczne należące do Lucifrona. Mechaniczne, biologiczne, one są takie. O! One są jednym i drugim. Ej, świetnie, Argent przeżył. Doskonale. Bardzo ważne uratowanie tej jednostki przez Grzegorza. Fajnie się jeszcze zastawił Polak. Dobrze, podoba mi się ta pozycja. No, wygląda to naprawdę przyzwoicie. Podobno Celestiale są dość mocni na Vanguardy. Z tego, co wiemy. O, Wilku Majster, dzięki wielkie, witamy, witamy, więc na pewno jest nadzieja, jest potencjał na to, że tutaj Mana go pokona. No i może w finale w takiej sytuacji byłby Mana i Parting. Dwóch Celestiali. Ciekawe, jakby takie mecze wyglądały, to nam czas pokaże. Ewentualnie Lucifron, czyli Vanguard na Celestiala też jest jakąś opcją. Mana robi wektory, tak? Wektor się nazywała ta jednostka, to jest taki... No całkiem szybki pojazd Celestiali. Jeszcze ma umiejętność takiego przeskoku, taki blink w sumie. Z możliwością powrotu, jak dobrze pamiętam. Do tego stanu sprzed teleportacji. Który to Mana? Mana jest w lewej kamerce. I Mana gra tutaj tymi niebieskimi, jak widać. Czy ładnie go przechwytuje, nie? Hedgehoga... O, złapie. Lucifron, jak sobie tego Hedgehoga jeszcze wzmocnił, ale bez problemu Mana go przechwytuje. No chyba mam wrażenie, że to jakaś dominacja jest w tej chwili. Aha, chcę ulepszyć skauty. Lucifron robi Hedgehogi, skauty. Nie mam pojęcia, jak się gra na Celestiali. Pierwszy raz mam wrażenie, że widzę ten matchup, ale no wszystko wygląda doskonale, wybornie. Mana idzie po prostu pod bazę rywala i będzie go tutaj punktować. Wektory plus Argenty. Sporo, sporo ma tego Mana. Ciekawe, czy coś się zmieni w momencie, jak zakończy się ulepszenie scoutów, bo pamiętajmy, że Argent jest jednostką ciężką, więc te scouty nie będą miały dodatkowych obrażeń. Nie wiem, jak z wektorami, one się wydają lekkie.
I tutaj może skauty mają być jakieś użyteczne, teoretycznie. Okej, okay, mana go ciśnie. Wygląda to jak całkiem bezproblemowa sytuacja dla Grzegorza, ale pożyjemy, zobaczymy. Jeszcze odpalony Bob Overcharge. Ocifron robi co się da, ale niewiele się da. Dobrze, dobrze, widzę, że mana niespecjalnie znika, ale Ocifron jeszcze przecież zaangażował Boby do tej obrony, więc chyba lepiej być nie może. O, jacie, Hedgehog na drugim poziomie. Się wylewelował. Kombinuje mikro jak może Lucifron, ma na fajnie wycofuje niektóre atakowane wektory. Przy okazji obrażenia ekonomiczne zadane przeciwnikowi. Hedgehogi są naprawiane przez Lucifrona. Mana ma cały czas niedaleko komory kreacji i dosyła sobie posiłki. No, na dwóch bazach w zasadzie jest cały czas mana, więc to powinna być kwestia czasu, aż zdobędzie pierwszy punkt, nawet dość prosta ta pierwsza mapa. Dobrze, cały czas naprawdę dobrze to się prezentuje. Naprawiony Lucifron znowu wychodzi, wyjeżdża na mapę. No i ten Argent trochę słabo ustawiony, ale na szczęście nadchodzi odsiecz. Mana jeszcze w plecy, wektorami ciśnie. Jednego atakowanego szybko cofa teleportem, bo ważne, żeby nie tracić. No i się chyba tam niektóre leczyły przy tej wieżyczce. No, no i co, mana będzie sobie przerastać w zdecydowanie lepszym, szybszym tempie niż Lucifron. I po co ma się tam kopać od razu na wzniesieniu w bazie Lucifrona, skoro może po prostu kumulować szybciej jednostki. Ładnie. No to wygląda, jakby kompletnie nie miał żadnych problemów mana. Sporo hedgehogów. Ale już się za nie zabiera Polak. Wektory całkiem szybko atakowane, trochę niszczone. Mana teraz zaczął nimi mikrować. No i ważne rozwalić te hedgehogi, które mają drugi poziom. Są już elitami. Zadziwia mnie to, że Lucifer ma teraz taki sensowny limit i w ogóle wygląda, jakby sobie radził. I kto wie, czy zaraz nie zaekspuje, ale może i nie. Ona stoi przy wieżyczce regenerującej. Kolejny wektor wjeżdża. Może dokończy tego hedgehoga. Tak jest, dobrze. Fajnie, mana. Teraz może blink pod tego jeszcze jednego hedgehoga. Wydaje się, że jest do zniszczenia. Dobrze. Ej, świetnie, 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 świetnie. Bardzo cenne hedgehogi zostały zniszczone. No i mana wygrywa. Uff. Przez chwilę taka nutkę niepewności może była, ale mana doskonale to wyciągnął. GG. No to lecimy. Kolejna mapa to Lost Hope, czyli stracona nadzieja. W dolnym lewym rogu Lucifron na niebiesko. No i mana w górnym prawym rogu na czerwono. Mana już przelatuje swoim Arkshipem. Czy tam... O kurczę, to jeszcze chyba nie jest Arkship. Chociaż może to się nazywa Arkship. To pierwsza forma głównego budynku, bo to się ulepsza potem. Kastr się zawiesił. No ja tak mam akurat, że się czasami zawieszam. No i wiadomo, tutaj już mana robi drugą bazę doskonale, bo tutaj jeżeli utrzyma tę drugą bazę, to jakby miał w zasadzie trzy. To jest Isle of Dread, inna mapa. A, to może nie zmienili nazwy w sumie. Już budynkiem mana przejmuje wieżę, coś pięknego. Troszeczkę powalczył Lucifron, żeby utrudnić manie zadaniem. To normalne, że te Shadow Mastiffy tak daleko wychodzą na mapę? To tak ma być? Trochę nietypowe. Lucifron chce odebrać możliwość pewnie dokończenia tych potworków, żeby potem porobić całą mapę, no. Pewnie tak, ale mana wiadomo. Robi sobie Creation Chamber, już pierwszego Argenta, Powerbank. No, witamy Moto. Także powoli w swoim tempie każdy z zawodników. Lucifron trochę się giba w kamerce. Ale to chyba tak bez powodu. Może szuka wygodniejszej pozycji.
jak widzimy, wieżyczki są robione, chociaż nie chcę ryzykować mana tej wymiany do samego końca. Momentami się wstrzymuję. Argenty Grzegorza już teraz podchodzą, może chcę dokończyć tego Shadow Demona. Oho, no i teraz jest niebezpieczeństwo potencjalne. Kurczę, mana jeszcze atakowany przez tego demona. To niedobrze, bardzo niedobrze. Kurczę, to nie jest jakaś tragedia dla Grzegorza? Nie, mam nadzieję, że nie, no bo to jakby... Dziwne, jakby taki błąd duży popełnił na początku, że wychodzi za daleko i nagle go pieski zaskakują, bo to taki chyba spodziewany początek, jeżeli chodzi o Luzifrona, mam nadzieję. No nie no, sporo tych scoutów poniszczył. W sumie nawet chyba lepiej dla many to wyszło. Znowu wpada i chce dokończyć obitego wcześniej Argenta. Ale Shadow Demon należy do many i może to nawet jest ważniejsze. Jeszcze jedna walka. Ładne uleczenie jednostki przez polskiego zawodnika. Oczywiście to jej nie uratowało, ale trochę wydłużyło Lucifronowi zadanie. No i się cofamy. No, pryzmy ustawione już na Tyrium. Tutaj oczywiście kolejne pryzmy zbierają Luminite. Jest z czego brać. I Hedgehogi, czyli Scouty plus Hedgehogi. Tak samo jak na poprzedniej mapie gra Lucifron. Może tym razem pominie ulepszenie do Scoutów, bo niekoniecznie to pomagało. Kurczę, aż się musimy chwilę zastanowić, co za jednostka robi mana, ale to jest Kabal. Kabal całkiem szybko wcześniej zagrany. Jednostka, która ma też pewne umiejętności, o nich za chwileczkę. Tylko muszę sobie tutaj wyklikać. Przede wszystkim bardzo dużo argentów ma mana. Ej, te hedgehogi się rozstawiły? Po co? To w sumie nie wiem, ale to był chyba dziwny błąd Lucifrona. No dobra, Kabal ma umiejętność, która zmniejsza obrażenia, prędkość ataku i prędkość przemieszczania się namierzonej wrogiej jednostki o 50% wszystko, także bardzo, bardzo osłabia wybrany cel. Na 40 sekund, no to już jest wieczność. Mamy też inną umiejętność Kabala, ale to już trzeba opracować takie do nich ulepszenie. Że uziemia powietrzną jednostkę albo podnosi naziemną jednostkę. No i daje stuna na 6 sekund. Można też to ustawić, że to się automatycznie używa na wrogich jednostkach powietrznych. Trochę mi to przypomina umiejętność tych jeźdźców orkowych, że rzucali siatkę na wybrane powietrzne cele przeciwnika. Albo findy to też robiły te... Jak oni się nazywali po polsku, teraz nie pamiętam, ale generalnie mogli coś, co jest w powietrzu, osadzić na ziemi szybko, ściągnąć siecią. Coś podobnego ma Kabal, ale to jeszcze stunuje. Biesy pod ziemi, dokładnie. Właśnie mi się... Dobrze, dobrze, jest to mówione. Zaświtało. Biesy pod ziemi. Legion Tower po lewej stronie zajęty przez Lucifrona. Mana oczywiście też walczy o swoje wieżyczki. No znowu wygląda na to, że mana chce trochę docisnąć, ale widzimy, że używa trochę innych jednostek, bo mamy Kree. W Machine Lab jest robione jakieś ulepszenie. Zaraz tam sobie może to wygooglam też. Cóż to daje, cóż to robi, ale coś dla hedgehogów ewidentnie.
chyba zasięg. Bo to jest Transonic Rockets, a to wyglądało jakby to były jakieś rakiety. Kurczę, mocne. Plus 2 zasięgu. Ewentualnie plus 4 pewnie w tym trybie rozłożonym, tutaj tak to rozumiem. Kabale już są. Fajnie spowolnił Hedgehoga tym kabalem mana, jednego i drugiego. Oj, tutaj też go spowolnił. No to cwaniak. Spowalnia Hedgehogi, żeby nie mogły wiecznie, wiecie, atakować, uciekać, atakować, uciekać. Ale też nie goni ich za wszelką cenę. Jedziemy. Kompozycja jest taka całkiem sensowna. Lucifron oczywiście ma ekspansję, ale mana nie chce mu jej zbyt długo dawać do użytku. Już wchodzi timing push. No ciekawą kompozycję ma mana. Jak widzimy, umiejętność kabali jest używana na Hedgehogi. Oni teraz dużo wolniej jeżdżą, atakują. W ogóle są tacy mniej do życia. No i obrażenia też mają dużo mniejsze. To też na pewno trochę w Hedgehogach chodzi, żeby one tutaj zadawały obrażenia. Mana to w miarę blokuje, ale nie wiem, czy przebije się timing push polskiego zawodnika. Znowu Kree wchodzą w wydobycie. Tutaj ma być jakiś sentry post zagrany. Tu oczywiście Kree dalej walczą. Go mana nie złapie, nie zniszczy, będzie ciężko. Świetnie, sentry post rozbity. Kolejni Kree dobiegają na pole bitwy. Fajnie, to mana cały czas dosyła. No, rozwala ekonomię przeciwnika. Wygląda jakby to była miazgunia i to nawet nie taka za trudna. Jak straci ekonomię, no to w zasadzie chyba i grę. Lucifron, coś powietrznego zaraz może wyfrunąć z Hunger Bay'a. No, siedzi. To zwycięstwo. Świetnie, kabal spowolnił kolejnego Hedgehoga. Hornet. Jak widzimy, powietrzna jednostka, która stwarza pewne problemy, ale mana to chyba z czasem ogarnie. No i tutaj jest z kolei problem dla Lucifrona. Na chwileczkę odjeżdża mana. W sumie nie wiem do końca dlaczego. Może jeszcze coś w bazie ogarniał. No i lecimy. Aha, bo on chce używać tylko tego ataku obszarowego Kree chyba. Oni jak wychodzą z tego trybu toczenia się jak Baneling, to zadają obrażenia obszarowe. Okej. No taka metoda, taka sztuczka. Właśnie boję, bo limit many nieco opadł, ale tutaj głównie widzę na ekranie Boby. Oho, tam Hornety męczą Grzegorza, ale wieżyczkami chyba się obronił, no. Poszło jako taką. Może Hornety mają... O, uziemione! No, fajnie. Czyli zrobił to szkolenie dla Kabala, żeby on mógł uziemić powietrzną jednostkę przeciwnika. Doskonale. I go jeszcze zestunował. No to jest całkiem głębokie uziemienie. Na 6 sekund. Jeszcze raz mana wychodzi na mapę. Pamiętajmy, że Lucifron ma tylko jedną bazę i to w dodatku z jednym złożem Luminate. No w sumie mana też ma jedną bazę, ale tam są dwa złoża Luminatu. Mike Bay rozwalony. Nie będzie kolejnych Hedgehogów tak szybko, tak łatwo. Ona znowu się kręci. O, i spowolniony jeden hedgehog. I dawaj w tego hedgehoga. Aj, wymknie. A nie, nie wymknie się. Doskonale. Jest kolejny hedgehog osłabiony. I teraz, tak jak mówiłem, 50% mniej obrażeń, szybkości ataku i przemieszczania się. Bardzo, bardzo konkretne osłabienie wybranej wrogiej jednostki. No i cudownie. Mana go tutaj złapał, przytrzymał, zniszczył. I to już powinien być drugi punkt dla Grzegorza. No i super, zabawa. Ono się na pewno lepiej teraz bawi od Lucifrona. GG. Siadło. No to zaczynamy. W dolnym lewym rogu oczywiście Grzegorz Manakomicz, zawodnik teamu Liquid, no i Polak. I w górnym prawym rogu Lucifron.
Jesteśmy na mapie Boneyard. Trzeba tutaj w zasadzie kontynuować te pasmo sukcesów. Miejmy nadzieję, że po dwóch mapach Lucifron nagle nie nauczy się jakoś tutaj inaczej grać. Ale zauważcie, że mamy lekką chyba odmianę u Lucifrona. On zrobił overcharge'a na boby i robi teraz wieżyczkę leczącą. Dobrze to widzę? Ciekawe, ciekawe. No dokładnie, on bobami robi te slimy, ale to ciekawe, nie? Overcharge'a pod to użyć. I to ciekawe, czy jeszcze tymi bobami, ich jest tutaj piątka. Ciekawe, czy on nimi spróbuje zrobić jeszcze bazę. Bo w sumie to... O, takie rzeczy. O, na tej mapie może można tak zagrać. Niezłe, no. Otwarcie, taka optymalizacja całkiem mocna. Ona też swoją drugą bazę już buduje. Zetral już nic nie musi. Rozumiem, już wszystko zrobił. Ekspandzik oczywiście całkiem szybko uruchomiony. Dla Lucifrona to piękna sprawa. Zaczyna zbierać Tyrium około drugiej minuty. No i robi kolejne koszary. To może być ta gra, w której zobaczymy jednak nieco inną, bardziej może zaawansowaną kompozycję u Lucifrona. Jakieś lancery może nawet zagra i Exo. Albo dużo hedgehogów. Chociaż nie, no hedgehogów chyba dużo nie będzie grać od początku. No to chyba inne otwarcie by było. Guardian Nexus od Many, co symbolizuje nam, że chyba chce znowu szybko zrobić Kree. Za loto bailingi. Co w tych barakach się tworzy? Tego nam obserwer oczywiście na razie nie pokaże, ale zaraz się też wyjaśni. A, już budynek Biokinetics Lab. No to może być wszystko oczywiście. Może być i lancery, i pieski, i Exo. To się zaraz zobaczy. Ale na pewno jeżeli chodzi o ekonomię, to Lucifron nie miał lepszego początku niż ta mapa. Center post skonstruowany. Lucifron oczywiście to wszystko robi, działa, prosperuje. No i Kree się turlają na drugą stronę mapy. To jest ewidentnie jakiś Kree timing. Zrobił do nich ulepszenie, dlatego one się tak rolują. I pamiętajmy, że jeżeli one się na czymś zatrzymają, no to zrobią obrażenia obszarowe. Pytanie, czy na bobach, czy na czymś innym. O dziwo, miałby tutaj zaatakować mana. Niestety jest wieżyczka do lancerów. Okej, mana fajnie wjeżdża. Tylko, kurczę, nie był w stanie do końca zrobić takich obrażeń, jakie byśmy chcieli. I mana po prostu wszedł i wyszedł. Szkoda, że żadne boby nie padły. Spokojnie, wszystko się kula w swoim kierunku. Mana z pewnością. No teraz faktycznie mógł się tylko zająć przejmowaniem tych wieżyczek na mapie i zdobywaniem surowców jeszcze w taki sposób przy okazji. Ciekawe, czy zaekspuje znowu mana. O, te pieski goni. Rocket Launcher.
Gdzie ta? Co jest to katapultą? Gdzie ona jedzie właściwie? Myślałem, że powinna do przeciwnika chyba w teorii, a ona jedzie sobie gdzieś w dół, nie wiem o co chodzi. To nie jest tak, że zawodnik może to kontrolować, to samo z siebie tak podróżuje. Pierwszy Hornet zagrany przez Lucifrona. Ona ma całkiem liczne oddziały. Gdzie ten Rocket Launcher jedzie? Nie mam pojęcia jak to, co tu się stanęło. Kurczę, jak szybko Hornet niszczy Prisma, to aż niesamowite dla mnie. Ej, no naprawdę! Jak szybko niszczy Prisma Hornet. Potężna jednostka do takich zadań, widzę. No dobra, ona jakoś tam się jako taka obronił, powiedzmy. Bo tak się zastanawiam, czy przypadkiem z Lucifron za szybko nie przerasta na sile, na mocy. Jeszcze ma lancery tutaj, pewnie do nich ulepszenie już też zrobił. No mam wrażenie, że to się tak trochę zaczyna rozwijać jak meczek lasera. No właśnie, Hornety rozbiły Prizmy. No, żeby to jednego. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, ona musi tutaj wygrać chyba tu i teraz. Fajne wejście Kree, bo uniemożliwia Bobom naprawianie wieżyczki. To jest dobre wejście. Nieźle zaczął. Pytanie, jak się uda tutaj jeszcze to skończyć. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Lancery są bardzo wytrzymałe, to zadają świetne obrażenia. Jeszcze takie w linii zadają obrażenia lancery. No pożyjemy, zobaczymy. Wydaje jakby mana miał więcej, ale coś nie może wygrać. No i jeszcze kolejna wieża zbudowana. No nie da się przycisnąć w tym miejscu. Kurczę, no niestety, ale mam wrażenie, że trochę jak w meczu lasera. Dwie pierwsze mapy fajnie, ale kolejna już niekoniecznie. Rocket Launcher w końcu dojeżdża do przeciwnika. Nie wiem, gdzie to jechało. Uderzenie Rocket Launchera może i boli, ale niepokoi zaopatrzenie many. Może jakieś jednostki powietrzne tutaj zaraz z powrotem też przyśle. Lucifron się dzięki nim obroni. Pojawiają się kabale. A co on będzie używać tych kabali? Może na te właśnie ewentualne, potencjalne jakieś jednostki powietrzne. Tutaj niestety Hornet niszczy kolejnego Prisma. No, tragicznie ekonomia dla Grzegorza wygląda, bo one po prostu Prismy nie pomagają w wydobyciu. Ale tak długo jak jest jeszcze ten oddział, to może jeszcze jest nadzieja. Op jeden streamerem Stormgate teraz boko? Nie no, jest jeszcze chyba angielski ten stream. Tak mi się wydaje, a może i nie. Poszło. No, poszło ten skill, który regeneruje energię jednostek many. Ale no nie no, nie da się. Kurczę, no tę mapkę ugrał Lucifron. GG, poddaje się mana. 2-1. No to lecimy. W dolnym lewym rogu oczywiście na mapie pojawił się Mana. Już leci swoim Arkshipem, w górnym prawym rogu Lucifron. No i oby to była tylko taka jednorazowa przygoda. A spoko boko. Przetestowali. Znaczy no co no, Stream Deck. Ops. No dobra, dam tę listę. Ale to powinno wszystko zadziałać, tylko największy problem to może być z portami USB. Nie wiem ile ich masz w laptopie, jeżeli 4 to super. Bo trzeba na capture carda, na interfejs audio. A na myszkę i klawiaturę. Aha, mówiłem ci 2, kurczę tego, no to nie wiem jak z tym hubem będzie. Skąd tego huba ja tu wezmę? Jeszcze na szybkości. I to takiego zadziała. Nie mam pojęcia, który by działał. No to w padzie będziemy próbować.
No to by było piękne, trzeba przyznać, obserwowanie StarCrafta na touchpadzie. Tego jeszcze nie grali. Na jakiś clean feed też ma być. Pytanie, czy ja będę mógł wchodzić do gier, czy będę musiał używać clean feeda. Bo to nigdy nie wiadomo z tymi lanami. Na razie lekka presja scoutów, jak widzimy, u Lucifrona. No cóż, Lucifron chyba uznał, dobra, ta szybka ekspansja nieźle zadziałała, naprawdę nieźle, więc pora powtórzyć koncepcję i zobaczymy, no. Albo się uda, albo się nie uda. Mana już ciśnie chyba na Lucifrona, nie zastanawiać, tylko chyba chce lecieć do jego bazy. Tutaj mamy szybki Biokinetic Slab. Walka z demonem na środku. Wieżę przejmie mana. Dobrze, dobrze to wygląda. Bardzo sensownie. Lucifron stara się opóźnić moment przejęcia wieżyczki. Ale niewiele z tego wyjdzie. A mówicie o Serralna Cure'a. No, ładny, ładny meczek, trzeba przyznać. Dobra, Creation Chamber przejmowane i tutaj oczywiście cały czas czekamy na rozwój wydarzeń. Ona chyba chce naprawdę zrobić taką dwubazówkę, no znowu. Po prostu, dobra, nie gramy z nim makro, nie dajemy mu za bardzo tej drugiej bazy, nie wiadomo jak długo. A, tu już cwany Lucifron zrobił tureta. Mądrze, mądrze, mądrze. O, dzięki za Twitch Prime, prawniczka, pozdro. Doskonale. No jest na razie, kurczę, tak bez jeszcze absolutnego przekonania ta pozycja many. Na pewno dużo argentów robi. I chyba leci budynkami, bo widzę na minimapie, że coś się przemieszcza. Tak jest, już leci. Jest piękne po prostu, atakujesz rywala budynkami również. I moto, dzięki wielkie również, witamy. Dobra, go 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 mana. Albo się uda, albo się nie uda. Wieżyczka oczywiście w natarciu. Mana chce się pod nią jak najszybciej dostać. Ładnie, jedna salwa, druga. Ej, dobrze! Szybko zniszczył tę wieżyczkę. Dobrze, dobrze, dobrze. Oczywiście z Exo mogą być kłopoty, ale... Ja nie wiem, czy lancery nie byłyby lepsze. W sumie ciężko mi powiedzieć. Ale ładna akcja Grzegorza. Oczywiście z powrotem kolejny sentry post jest grany. Ona może podładować te argenty. Przy tym... powerbanku, gdyby... Tu jakiś był, nie wiem, czy on ma, nie leci dalej budynkami, nie chce dalej wywierać presji chyba, może. Ach, on tam drzewka niszczy, ty, ja dobrze widzę. On tam jakieś przejście, halo, tam mana gdzieś przeszedł sobie cwanie na godzinę powiedzmy trzecią i do pierwszej bazy Lucifrona po prostu wchodzi, oż ty. A, taka sytuacja. Ha, i teraz zobaczmy na kamerkę Lucifrona, będzie zdziwiony. Może troszeczkę, a fajnie, Habitat tak atakuje mana, żeby zrobić za playblocka może. No, nie do końca to wszystko tak od razu łatwo się udało. Pamiętajmy, że Exo mają trochę większy zasięg niż Argenty chyba. Da się to jakoś tam kajtować, ale to też nie jest prosta sprawa i nie zawsze się udaje tak w 100%. Ale mana wjeżdża, zbyczka. Zobaczy wieżyczkę rozwali, na razie po prostu Exo bierze na celownik. W drugiej bazie też jest wieżyczka. Dobra, jedna salwa, druga salwa, trzecia salwa. I po turecie. No i to najważniejsze. No, ona uzbierał tak dużą liczbę, że nawet turet długo nie ustoi. Dobrze, spokojnie. Ona znowu regeneruje, czy tam zapewnia energię swoim jednostkom. Już Critters się nawet pojawiają. Dobrze, dobrze, dobrze. Chris'a w sumie nieźli na robotników, tak myślę, no bo mają trochę obrażenia też obszarowe. Argenty takie bardzo punktowe. Doskonale, ale wieżyczek narobił Lucifron. Salwy, pana wieżyczka. Teraz trochę na robotników.
No wbrew pozorom to nawet będzie nie tak trudno z perspektywy many, to może zepsuć. Ale z Ifrondo dam milion turetów gaming. I pewnie będzie dobrze. Ale mam nadzieję, że takie scenariusze przerabiał i właśnie kiedy będzie słusznym się wycofać, to się wycofa. Do drugiej bazy Lucifrona teraz wjeżdżają jakieś jednostki, chyba to te Kree. Tak. No, przycisną tam mana, nie jest to pokazywane niestety. Ale zaraz może będzie. O, no, jest gwiazd, wieżyczka zniszczona, świetnie. I do pierwszej bazy w tej samej chwili też wchodzi mana. No nie ma takiej przewagi. Którą byśmy chcieli. Na razie mana, widziałem, że taki duży wdech zrobił. Jakby już wiedział, że no, bratek, chyba nie wygramy, trzeba zmienić zamiary. Trochę inny build, trochę inny pomysł. Czy jednostki Terran za ubicia... Czekaj, co? Enfury, no jeżeli rośnie ranga jednostki, bo najpierw jest weteranem, potem jest elitem, a potem jest czempionem. To są wtedy te trzy znaczki, a zaczyna się od jednego i wtedy jest weteranem, no to zwiększa obrażenia, zwiększa punkty zdrowia też tej jednostki, która staje się tam, załóżmy, weteranem. O, Exo. Są ulepszani w Biokinetics Lab. Po każdym uderzeniu Exo będą teraz szybsi o 25%. Wiele to zmienia, niestety. Mam nadzieję, że mana ma tutaj jakiś pomysł na dalszy etap gry, no tak... Intuicyjnie przewiduję, bo nie widziałem za dużo takich matchupów. No będą to chyba animancery z tym Dark Prophecy, czyli umiejętnością, która obszarowo spowalnia i zadaje obrażenia, też dużo, 240. Piękna sprawa chyba. Przynajmniej wydaje się, że to jest mocne na awangardy. No widzę, że tam Fińczyk Fińczykuje przy okazji. Ciemia zgunie. Mana oczywiście z kolei przejmuje kontrolę nad mapą. Tyrium Tower właśnie wpada w ręce Polaka. Tak, na pewno Lucifron musi siedzieć w bazie, ale w końcu przyjdzie ten moment, kiedy to się skończy. Oho, Hangar Bay i Hornety. Czy może jednak będzie grać te kariery? Helikariery chyba to się nazywało. Seral, dał radę, tak, się odpalił. Bardzo dużo wieżyczek po stronie Polaka. Wszystko wygląda, jakby szło zgodnie z planem. Pytanie, czy kompozycja nie powinna się tutaj już zmieniać. O, aż 5 prizmów. Myślałem, że tak po 4 się raczej ustawia na kopalni złota. Może to takie omyłkowe. Hornet przejmuje niektóre z wieżyczek many i mam nadzieję, że to będzie jakaś obrona na te Hornety. Tak, mam wielką nadzieję. Chyba wieżyczki tutaj sobie niektóre mana już poustawiał. W ramach odpowiedzi przyrasta też gwałtownie surowców Polakowi. Doskonale. Tym razem jest wieżyczka. O, jeszcze uziemił i zestunował tego. No, fantastyczna reakcja. Doskonała. Chociaż jeszcze wzmocnił go z kolei tym. Aż ty, cwaniaku. Chociaż? Nie padł. Jakby dodał mu rangę Lucifron. Uczynił go weteranem. Aha, i teraz stracił tego Horneta. No to doskonale. W sumie mana się pozbył problemu i nie stracił prizma, jak dobrze pamiętam. Także poszło jako tako, poszło spoko. Fajnie, że mana pamięta o tych kabalach i o tym, że one tutaj istotnie pomagają w obronie przed atakami. Może trzeba po dwie wieżyczki na każdą linię mineralną, gdzie są właśnie te prizmy. I będzie dobrze. Masa lancerów, Exo. Medtek może też będzie. Ale poprawił, tak. Istotnie poprawił ona wiele elementów. Tutaj, jak widzimy, jest Ark Fortress, budynek, który może też podlecieć i rozwalić chyba główną bazę Lucifrona, jeśli tam Lucifron gdzieś zagapi lub też nie. Są Kree na mapie. No i odbijają wieżyczki.
prizm rozwalony, Hornet odlatuje. Dobrze, Mana ma tę umiejętność, o której mówiłem, czyli nie mancery rzucają Dark Prophecy, ten czarny wir z jasnymi światłami. I to jest coś, na co Lucifron w zasadzie może nawet nie ma do końca jak odpowiedzieć, ale musi mieć tego mana dużo. Gęsto trzeba rzucać tę umiejętność, żeby Exo nie mogły za bardzo manewrować. No i właśnie, podchodzi Lucifron, trochę niebezpiecznie, mana długo tutaj pozostał. Okej, okay, rzucał. O, dobrze, 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 dobrze to zarzucił mana. Świetnie, kolejny, spowolnione jednostki przeciwnika i jeszcze, no, no genialnie. Lepiej się nie dało tego zrobić i rzucić. Dewastacja. Ani mancerami. Doskonale. 3 do 1 dla Grzegorza, gramy do 4 oczywiście. Imbunia. I Lucifron wychodzi. Takie bezradne spojrzenie ma Lucifron. Na pewno więcej osób ogląda. No to lecimy. Kto wie, może ostatnia mapa w górnym prawym rogu oczywiście. Lucifron w dolnym... dolnym prawym, tak, mana. Górny prawy Lucifron, dolny prawy mana. Jest to mapa Jagged Maw, czyli... No, taka całkiem specyficzna też z tym obozowiskiem oblężniczym. I mana bardzo szybko zajmuje się przejęciem pierwszego kampa. A tutaj Lucifron chciał coś urwać. Nie wiem, czy mu się udało to zabrać manie. Ten piesek widzę, że biega. Jest też leczenie na Morfkora użyte. Okej. Okay. No, jest okej, okay, jest okej. Okay. Lekko chciał chyba przeszkodzić Lucifron Polakowi. Tam jej jeszcze szansa, ale nie rokuje. O, trzeba poczekać pewnie właśnie z rok albo dwa, albo trzy. Wtedy może zacznie rokować. Ale na razie póki jest mana, póki jest laser, no to pokazuje, jak na czym idzie. Command Center grany przez Lucifrona. To była jedyna taktyka, która mu dała zwycięstwo. Szybka ekspansja, no to próbuję. Szybko, szybko ją postawić. Tak, może potencjalnie szybko odejść, szybko zniknąć, zobaczymy. Wszystko zależy od deweloperów, jak to w każdej grze praktycznie, no. Albo ogarną, albo nie ogarną deweloperzy. My to tam możemy co najwyżej mocno dopingować, albo i nie. Argenty przepychają scouta. Ten scout tak... Aha, on się tu leczy na tej wieży, dlatego tak Lucifron trochę przedłużą. Ja w sumie wiem, czy to miał taki duży sens. Może też miał założenie Lucifron takie, żeby zużyć energii Argentów trochę, żeby one z kolei teraz robią coś na mapie trochę wolniej tam czyściły. Może, może. Aż tak tutaj wybiega myślami. No kurczę, chcę tego jednego Argenta złapać. O, wow! Czemu skauty oberwały teraz od tych demonów? Nie wiem. Lucifron chyba też trochę w szoku. Zjada kwiat. No już teraz z powrotem może ładnie powalczyć. Szkoda, ma nie pewnie tego Argenta. Ale niewzruszony. Kontynuuje czyszczenie tej wieży. Vision Tower. Ciekawe, jak taktykę teraz Polak użyje, bo jest całkiem krótki dystans powietrzny do przeciwnika. Może postawi na... Oj. Wydaje mi się, że to Lucifron dokończył tego potworka. Czy naprawdę dużo ma scoutów, jak na kogoś, kto zrobił drugą bazę. Tutaj mana się trochę też zakręcił chyba. Hmm.
Ona nie zamierza czekać za długo, tylko już podchodzi pod bazę rywala. No ale tutaj tych wieżyczek zapewne sporo zrobi Lucifron, nawet nie oszczędzał. Zrobił już w dwóch bazach, w drugiej to jeszcze pewnie pozostawi dodatkowy... A, to jest habitat, żeby utrudnić dostęp do wieżyczki. Akurat ma może spokojnie podejść i to rozwalić. Ciekawe było to, żeby teraz pierwsze salwy ma na właśnie ten habitat skierował, nie? Oho! Oho! No właśnie. Kurczę, naprawił to Lucifron, niesamowite. Troszkę źle wykalkulowane w takiej sytuacji. Trochę słabo. Quick Draw Hustle. Ulepszenie dla Exo już jest opracowywane. Mana musi pewnie odrobinę, chociaż w sumie czy zwolnić. Tutaj akurat bardzo ładnie wyłapało. Może uda się też jakiegoś boba kliknąć, choćby jednego to już coś. Wieżyczka ma zasięg do argentów, dlatego mana nie chce za długo stać. No i Exo w gotowości. Dwa Starforge. Mana chyba chce radykalnie zmienić kompozycję, której używa. Tylko pytanie na co jeszcze? No, może będą to Serafiny, ale na Exo, kurczę, nie wiem. Może coś mnie tutaj umyka. No dobra, zaraz się okaże. Na razie walkę o wieżyczkę leczącą. Chętnie walczy Lucifron, bo chyba po prostu ma większą siłę. No, niestety. Tutaj mana nie wymienił się najlepiej. W zasadzie to wymienił się bardzo źle mana. Tak nie za dobrze. I GG chyba wpisuje, czy nie? A nie. Ups, znosi czasami obserwera, ale to też wiem, że gra ma trochę błędy i czasami trochę za daleko scrolluje. A, wektory, dobra. Ze Starforge wektory przecież. Ona aż się w fotelu poprawił, no niestety nie mam dobrych wieści, on chyba tych wektorów tutaj za bardzo nie wybuduje. A przynajmniej nie za wiele. Porobił budynki pod bazą rywala, tak z nadzieją, że może ich Lucifron nie znajdzie. No, ciężki temat. Widać chyba po manie, że nie jest zachwycony tą pozycją. Co tu pryzmy robią? Czemu to były pryzmy? Nie mam zielonego pojęcia. One coś mogą zrobić? Jeszcze innego? Chwila. Może czegoś nie wiem o pryzmach. O, nie wiem. Nie no, nie było żadnego powodu chyba, żeby tam te pryzmy były. Mam przynajmniej ja... No nie wymyślę, co to mogło być. No i jeszcze ten budynek traci mana. Nie no, ta mapa to już tak nie wygląda za dobrze. Lucifron ma ponad dwa razy więcej. No ma siłę. Pada jeden ze scoutów, teraz widzimy, że... Ua, te kolejne niektóre uderzenia argentów bardzo mocne. No niektóre.
jeszcze wieżyczki, ale Mana i tak ma mniejsze siły. No i pogratulował Grzegorz. GG. No to lecimy w dolnym lewym rogu Mana i w górnym prawym do Zifron. Jeżeli Mana przegra tę mapę, to trochę będzie ciepło. To takie 3-3 pojedynek to już aż za blisko. Ale może się tak nie zdarzy. Jedna z bardziej znanych map, Broken Crown. No i taka nie za duża, więc nawet podejrzewam, że trochę lepsza dla Many, bo jeżeli ktoś ma wcześniej atakować, to raczej Mana. Ale i Lucifron, na przykład scoutami, lubi wywierać presję, to do tego też się może sprowadzić początkowy etap gry. Scout przeszkadza w budowie Collection Array, ale Mana zaraz go postawi. Potrzebuje 350 Luminite, no i właśnie teraz postawiony. Ze strony Lucifrona też szybka druga baza. Także ekonomicznie. No spokojnie. Argent, jak widzimy, przepędza scouta. Na razie mamy bardzo zwyczajny początek. Tutaj ten kwiatek zjedzony, no skoro jest pies obity, to sobie Lucifron to mógł zjeść. No i lecimy w Kinetic Slab. Już widzieliśmy taki scenariusz. Bardzo, bardzo, bardzo podobny. No i Mana też od samego początku będzie wywierać presję. Zobaczymy, czy tym razem mu się uda. Ten Arkship, jaki obity, stracił z 50 punktów zdrowia już. Robi cały czas prizmę Mana. I będzie je tutaj dosyłać, żeby mieć nieco większe wydobycie. Pewnie 3 prizmy łącznie. Ciekawe, czy Mana tutaj od dołu też będzie starał się atakować boby zbierające Luminite. Aha. To jest wieżyczka akurat. Link Node się to nazywa. Dobra, i stawię też kolejną. Co? Jedną zbudował, anulową? A, bo Sentry Post miał do tego zasięg. Chyba o to chodziło. Zaczyna się męczenie bobów. Bardzo mi się podoba, jak przekonująco, tak zdecydowanie Mana się wbija. Nie czekał na jakąś większą liczbę argentów, tylko Jumbo i do przodu. Wsadza boba do Sentry Postu Lucifron i teraz dzięki temu ta wieżyczka zamiast atakować to naprawia pobliskie jednostki mechaniczne, w tym skauty też i boby. I nie wiem, czy budynków też nie naprawia. Dobra, wieżyczka odpalona. Pozycja całkiem przyzwoita. Odlatuje swoim budynkiem. O, coś tu się stało ciekawego. Odlatuje swoim głównym budynkiem Mana. On też, pamiętajmy, że zapewnia zasilanie dookoła, więc może fajnie od dołu ten powerbank też regenerować energię argentów. Tak też robi. I samego Arc Station też energię odnawiam. To akurat nie wiem, czy to jest takie zamierzone. No i co naprzód? Doskonale to działa. Strike na udy. To wygląda. Ej, kurczę, wieżyczka, ten turet należący do Vanguardów z Exo w środku ma naprawdę świetny zasięg. Jak widzimy, on może atakować wieżyczkę Many, ale w drugą stronę to nie działa. Niedobrze, niedobrze, niedobrze.
może nie, że jakoś dziwnie łatwo się Lucifron wyswobodził z tej presji, ale też może mana po prostu odpuścił wystarczająco wcześnie, żeby się właśnie nie dać obijać. Mana ma większy limit, ale to niekoniecznie musi być tak, że jest dużo silniejszy. No będzie robić Kryn z Turlaniem. Na razie jeszcze odbija wieżyczki, te przynajmniej, które może w miarę na dole mapy. Tutaj jest Creation Chamber. Nawet cały czas istnieje. Szkoda będzie tego budynku. Ale no cóż, nie udało się go zabezpieczyć zawczasu. Jeszcze przez moment i wieżyczki. No, najprościej będzie pewnie w miarę właśnie, tak jak to zresztą mana pokazuje, skręcić w kierunku tych animancerów, które wygrały mu jedną z map. I to łatwo. Nie trzeba na siebie szukać teraz walki, tylko zrobić to, co było niezawodne do tej pory. No i obszarówka ze spowolnieniem, przecież cudowna sprawa. Animancery, a Lucifron z kolei mógłby poszukać jakiegoś ataku przed nimi. Na atakowanie Celestiali to widzieliśmy, że często się rozbija o to, że jest milion wieżyczek jakichś atakujących, turetów, nie turetów. Dobra, Hornet, jak widzimy, się ulatnia. No i wielkie niebezpieczeństwo, to jest ten latający statek należący do Lucifrona. Jeżeli on się dobierze do pryzmów, to jest ciężko, ale może ma na jakiegoś kabala albo inną jednostkę, żeby to zatrzymać. Myślę, że obaj zawodnicy mają bardzo podobną procedurę, jeżeli chodzi o otwarcia. I ma naprawdę świetny limit, wygląda mocno. O kurczę, znowu wzmocnił wybraną jednostkę Lucifron. Vanguardy mają coś takiego i teraz ten Hornet już nie jest weteranem, jest elitą. Potem będzie czempionem, co jest piękną nazwą. O, i Kabal teraz go uziemił po raz pierwszy. Argenty atakują i teraz... Ajajaj, myślałem, że po raz drugi. A nie, teraz użył tego spowolnienia o 50%. No, to w sumie też zadziałał. Najważniejsze, że działa. Doskonale, brawo mana. To był cenny Hornet. Lucifron zrobił taką minę, jakby przecierał oczy. Lecimy Hornetem do pierwszej bazy. No i Prisma. Niestety traci mana. O, ciężko go nie stracić, jak Hornety tak mocno naparzają, ale może przynajmniej tego... Aj, nie złapię tego Horneta. Szkoda, że nie uziemił go, tylko spowolnił. Może nie było zasięgu czy coś, ale to... Nie mam pojęcia, jaki zasięg jest z tych umiejętności jeszcze. Może jest napisane w sumie. A, jest range. Aha, ale akurat nie w przypadku tej umiejętności, okej. Nie wiadomo. Ale na przykład to spowolnienie prędkości przemieszczania się ataku i szybkości ataku o 50% ma zasięg 12. O, mana już wchodzi do przeciwnika, jest Atlas, o wow, jak dawno tego nie widziałem, tej jednostki. Mana szybko całkiem go wyciągnął, jest też Animancer. Używa też swoich innych umiejętności, jak widzimy, mana, żeby regenerować energię, ale w jakimś dziwnym miejscu tego użył. O, teraz tak, regeneruje energię swoich Argentów, swoich Kabali, te Animancery też może skorzystają. No, generalnie mana ma świetną kompozycję, bardzo mocną. Rywal raczej nie jest do końca dostosowany. Rywal to w ogóle chyba tak grał, żeby nie doszło do takiej akcji i chciał się bronić z Atlasem. Niewidzialność jakaś zagrana, co się dzieje? Okej, okay.
Nie, wszystko znam, ale może za chwileczkę dojdziemy do tego, co to takiego jest. Ale to nie był animancer chyba. To musiało być co innego. Może kabal. Piękna masa many. Chciałby jeszcze tego Atlasa zapewne wyciągnąć. Na chwilę odchodzi. Można go osłabić kabalem. Będzie robić mniejsze obrażenia, wolniej. O, tutaj aktywowany kanon na budynku. Tutaj też można by się tym Hornetem zainteresować. No ładnie lata Lucifron, ale nadal brakuje mu na szczęście tego kluczowego argumentu siłowego. Animancery już... O, pięknie. Pozbył się... A nie, nie pozbył się Atlasa. Animancery powinny tam chyba coś kastować. Naturala mu zniszczył mana. Fantastycznie. Hornet kontratakuje, zaraz zniszczy Collection Array. Ale najważniejsze... O, świetnie. Dark Prophecy poleciało na Exo. Bardzo poobijane już niektóre z nich. Mana nie zatrzymuje się. Doskonale. Kolejne Dark Prophecy. Tego Atlasa, to mam nadzieję, że mana w końcu zniszczy jednego na dole bardziej, bo on jest poobijany. Ewak go ratuje. Iwak. No i chyba to mamy. Doskonale. Mana w finale z Partingiem. Bardzo dużo trenował Grzegorz na przestrzeni ostatnich tygodni. Bardzo dużo. Jeden z najbardziej chyba pracowitych graczy Stormgate'owych. No i klasa, brawo. 4-2 dla Many. Wygrywa półfinał. I jeszcze dzisiaj finał ma z Partingiem. Well played Mana. Fajnie, fajnie. Polek na Kurańczyka w finale, jak przed laty. Zobaczymy, czy pomści lasera Mana. No i tutaj jeszcze kilka statystyk, ona zebrał około 6000 więcej. I też więcej z tych obozowisk zabrał.